Siema, siema widzowie, robimy wyścig, zobaczymy kto będzie pierwszy, wy zostawiający łapkę w górę, czy ten kurczak za mną, który zaraz podbiegnie do mnie. Za 3, 2, 1, no dawajcie, dawajcie, dążycie, dążycie, kurczaku biegnij, no biegnij, nie, a, nie biegnie, a, okej, okay. To chyba wygraliście. Brawo, aha, poszedł w drugą stronę, no spoko, to tak też można. Więc napiszcie w komentarzu, czy udało wam się wygrać, chociaż wydaje mi się, że na pewno. Zostawcie również subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i patrzcie, co w dzisiejszym odcinku nas czeka. Wielkie schody diamentowe prosto do nieba, patrzcie jakie to jest wysokie. Tam nawet już mi render distance nie łapie, to jest tak wysokie. Ale tutaj mamy również skrzyneczkę, patrzcie co tu się dzieje, w ogóle skąd ona tu się wzięła. Halo, ktoś ją tu postawił, halo, halo, nie, okej, okay. To weźmy sobie skrzynkę, otwórzmy i mamy tutaj książkę z piórem, dobra, weźmy sobie, zobaczmy co w tej książce jest i no i patrzcie, jest wasz komentarz. Jeżeli chcecie, żeby ktoś z was również pojawił się w następnym odcinku, wyświetlił się w tej książce wasz komentarz, to napiszcie go pod tym odcinkiem i prawdopodobnie w następnych odcinkach pojawią się wasze również komentarze. Więc dziękuję ci za komentarz, no i lecimy dalej z odcineczkiem. Dobra widzowie, wchodzimy po schodach. One są mega wysokie, więc nie wiem, czy w ogóle dam radę na samą górę wejść, ale dobra, wchodzimy. Wchodzimy sobie na górę, tutaj pyk, 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 pyk. W ogóle patrzcie, jak tu będzie wysoko się robiło, przecież jak ja spadnę, no to ja wtedy będę miał, nie wiem, zerowe szanse, żeby cokolwiek tutaj przetrwać. Przecież jak co chwila będę spadał, to ja będę musiał za każdym razem wchodzić od nowa, no to nie, to jest masakra. O! Oho, dobra, mamy parkura, to będzie trochę niebezpieczne, bo jak stąd spadnę, no to na pewno raczej nogi raczej całych mieć nie będę, co nie? Dobra, to skaczemy, uwaga, 3, 2, 1 i lecimy. Dobra, pierwszy się udało, ej, tam jest kolejna skrzynka. Dobra, idziemy zobaczyć tą skrzyneczkę, dobra widzowie. I co w niej mamy? Znowu książkę z piórem, chyba wiecie co to was czeka. I mamy tutaj tym razem komentarz od tego widza. Dziękuję ci również za komentarz. Pamiętajcie, jeżeli chcecie się pojawić w odcinku, piszcie komentarze właśnie pod tym filmem. No i my lecimy dalej tutaj z naszym parkurem, boże jak to wysoko jest. Ej, konik tam jest, jakbym tak na konika spadł i bym tak, nie wiem, kliknął tylko prawym przyciskiem, to może bym przetrwał, no nie wiem. Dobra, ale to nie jest naszym celem dzisiaj, naszym celem jest przeskakiwanie schodów. Dobra, przeszedłem. Udało się, dobra. Jeszcze na tą drabinkę. Udało się, dobra. I to jest Tenti. Co tam robi Tenti? Halo? Ja się boję, wiecie? Dobra, idziemy wyżej, wyżej. Chodźcie. Tam jeszcze jakaś platforma, widzę, jakiś wielki budynek. Ja tam nie wiem, co tam jest. Nie wiem, co mnie tam czeka, ale widzę, że tutaj mamy mnóstwo Tenti z płytkami. Więc jak na to wstaniemy, to prawdopodobnie spadniemy w dół. Dobra, czekajcie, przetestujemy tutaj książeczką to. Pyk. O! I wyobraźcie sobie, że tu ja spadłem. I to chyba powinno wybuchnąć teraz, co nie? Czy nie? Czy nie wybuchnie? Ej, nie wybuchło! No ale i tak byśmy spadli, więc ja wolę na to nie stawać. Tam jest kolejna skrzyneczka, więc zaraz musimy się do niej przedostać. Tutaj nie mamy jak przeskoczyć tych płytek, więc musimy tutaj delikatnie slalomem iść, żeby tylko... Nie no! Depnąć? Och, się wystraszyłem, dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. Ło, znowu nadepnąłem, nie no widzowie, ja muszę uważać bardziej, czekajcie, czekajcie. Idziemy tędy, idziemy tędy. Tutaj mamy skrzyneczkę, tylko czy ja sięgnę do... Czy ja sięgnę do niej, czekajcie. Pyk. Muszę się bliżej podejść, okej. Pyk. No nie sięgam widzowie, nie sięgam. Musimy to jakoś wykombinować, co nie? Więc widzowie, jesteście gotowi, albo wiecie co? Ja sobie zrobię tutaj o takie coś. I teraz będzie mi łatwiej przeskoczyć i od razu bierzemy to, co tam będzie, ok? 3, 2, 1, lecimy. No nie wyszło. Dobra, próba druga, widzowie, próba druga. Uwaga, uwaga, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra. Prawie. Ej, a może wskoczmy tam po prostu? Czekajcie, damy radę, halo. Ło, aktywowałem prawie, ok, czekajcie, czekajcie. Jeszcze raz, 3, 2, 1 i... No prawie. Prawie się udało, widzowie. Dobra, ale tam widziałem, że jakiś komentarz jest. Więc, żeby nie było, że jestem złym youtuberkiem, no to macie teraz na ekranie kolejny komentarz. Dziękuję również. Serduszko przypiałem pewnie. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej tutaj między tymi naciskowymi półpłytkami. Okej, z tej strony nie mam, więc możemy sobie tak bardziej z tej strony przejść z krajem. Ale to jest znowu z dwóch stron są. Dobra, 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 czekajcie, idziemy, idziemy powolutku. Powolutku. Bez pośpiechu, ładnie, elegancko. Ej, to nie było takie trudne, jak mi się wydawało. Dobra, idziemy dalej, idziemy w górę. Pamiętajcie również, żeby zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli wam się odcinek podoba. A my lecimy dalej, dobra, lecimy, lecimy, lecimy po tych schodkach elegancko. Tam są jakieś dwie skrzynki teraz i jakiś wielki budynek z piaskiem. Nie wiem, co to ma być, ale dobra, idziemy.
Idziemy powoli. I teraz tak, która najpierw skrzynka? Prawa, lewa, prawa, nie. Lewa, prawa, ja nie umiem kierunków nawet, to dobra. No to nie wiem, którą wybierać się widzowie, którą, prawą czy lewą, wybierzcie, nie wiem, ja wybieram prawą. Patrzcie, znowu księżyczka. I uwaga, uwaga, uwaga. I mamy kolejny komentarz, dziękuję również za piękny komentarz, tutaj widzę coś miłego jest nawet napisane, więc bardzo milutko takie komentarze słodkie piszecie. Dobra, gotowe. I teraz tutaj mamy kolejną skrzynkę, dobra, zobaczymy co w niej jest, klikamy prawym przyciskiem. I mamy tutaj zbroję, mieczyk, łuk, strzały, złote jabłuszka i tarcze. Ej, ale po co to nam? Ej, słyszę szkielety tam w środku i pająka. To nic dobrego nie wróży, widzowie, dobra. Zakładamy sobie zbroję, musimy być gotowi, patrzcie, w ogóle. Ej, ja jestem Alec Diamond, to wszystko z diamentów zrobione, to w sumie fajnie się złożyło, dobra. Bierzemy sobie itemki, wzięliśmy wszystko, bierzemy tarczę sobie do drugiej ręki. I uwaga, widzowie, ej, słyszałem też zombiaka, wchodzimy tam, jesteście gotowi? Zjemy sobie jeszcze jabłuszko. Okej, okay. I 3, 2, 1 i... Dobra, czekajcie, mieczek wyciągam. I otwieramy. Okej, okay, to jest pająk, tam są jakieś zombiaki. Naprawdę? Dobra, widzowie, podejście drugie, bo mnie szkielet zwrócił. Bierzemy sobie znowu tutaj ładnie jabłuszko, jemy, no i wchodzimy. Okej, okay, zombiaki są już tutaj blisko. Okej, okay, ja tam jakoś wejść będę mógł. Oj, co ich tak dużo? Wcześniej ich tak tyle nie było. Jak ja tam mam wejść? Wow, mały. Idź ode mnie. Dodać? Nie, dobra, widzowie, musimy tutaj walczyć z nimi, dobra. Amazuku, dobra, tarcza. Nie dam się teraz zrzucić tym razem, nie dam się, okej, okay, zrzucamy ich, dobra. I co tych małych zombiaków, jest tak wiele? Dobra, odlatuję i jeszcze jeden, ej, walka na schodach, patrzcie co się dzieje tutaj. Z zombiakami na schodach walczę, no, uderz mnie. Pyk, okej, okay. Uderz mnie, pyk, okej, okay, załatwiony, ej, łopatę nam rzucił. Jejku, ej, to było emocjonujące, dobra, idziemy w górę. Na schodach walka z małymi zombiakami, dobra, teraz będzie trzeba pokonać. Co tam się dzieje? Co one robią? Ej, wypuszczamy ich. 3, 2, 1, pyk. Okej, okay. Idą na nas, ej, one się będą palić, dobra, jest dobrze. Damy radę, chodźcie tutaj, walczcie ze mną. Na schodach znowu walka. Pyk, pyk, ja może się cofnę trochę i będę z łuku w nich strzelał. Pyk, 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 pyk. I nie ma ich, dobra. Teraz... Ej, one palą się, dobra, jest dobrze, padają, no. Ile ich jest? Halo? Dużo was jest tyle? Ej, halo, ile ich tutaj jest? Nie widzę, za dużo ich tutaj jest. Dobra, czekajcie, cofam się. Weźmy się, o, tutaj wskoczmy sobie. I ile ich tam jest? Ej, patrzcie, jaka tam armia stoi, idziemy ich pokonać wszystkich, dobra, chodźcie. Idziemy, zanim się spalą. Może być ich więcej trochę w środku? Może nie wyszły wszystkie na zewnątrz, dobra, chodźcie. Nie rzucaj mnie, dobra, przedostajemy się na górę. Idziemy w między zombiaków, albo dobra, to był zły pomysł jednak. To był bardzo zły pomysł. Ej, widzowie, patrzcie co się dzieje, ile tu jest, czekajcie. Czuję mi drogę, patrzcie jaka to armia zwykła tych zombiaków. Ja myślałem, że wszystkie się prawie spaliły. Ej, halo, nie wyjdę stąd, ej, nie mogę stąd się wydostać. Dobra, wydostałem się, ej, trzeba je załatwić czegoś. Ej, tam się palił, jeszcze słońca nie ma. Dobra, walczymy, chodź tutaj. Jezu, za dużo ich zjadają mnie, za dużo was tutaj jest, pomocy, ratunku, co się dzieje? Dobra, pyk, rozwalamy ich, potem będziemy musieli tarczy używać, bo zaraz mi ten jabłko przestanie działać i będzie problem. I pyk, trzeba uderzać ich tak powoli, to wtedy będzie więcej osób dostawało naraz. Dobra, już powoli, czemu nie padacie, ile was, dobra, jeden padł. Padajcie, zombiaczki, już starczy nam biegania. Halo, ja już jestem wysportowany, wystarczy. Nie muszę biegać tak w kółko z wami, bo zaraz mi się w głowie zakręci, spokojnie, halo, już starczy. No, przestańcie. Tego małego trzeba, dobra, załatwiony mały jest. Teraz robimy to taktycznie. Pyk, pyk, pyk. Mam trzy serduszka i one próbują wyjść, mi się wydaje. Dobra, pyk, jak mi się nie uda, jak będzie pół serca, to ja wychodzę na zewnątrz, okej? Okay? Widzowie, robimy taką umowę. Pyk, 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 pyk. No, 2,5 serca, 2 serca. Dobra. Nie wyjdę.
No i załatwili mnie. Okej, widzowie, ogólnie udało nam się wejść na samą górę tych schodów. Doszliśmy do samego nieba. Patrzcie, jak to tam wysoko jest. My tam na samej górze byliśmy. Wpadłem do dziury jakiejś, halo, wypuśćcie mnie. Patrzcie, my tam na samej górze byliśmy i tam udało nam się dostać. Więc zostawcie za to łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Jeśli chcecie pojawić się w kolejnych odcinkach, to piszcie komentarze. Najróżniejsze, najlepiej jakieś takie miłe, to wtedy może jest większa szansa, że się pojawicie w odcinku. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Tam było niebezpiecznie, tam było groźnie i dużo emocji, więc dzięki za oglądanie, no to na razie. No i cześć, siemaneczko widzowie. Tu.